Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o Rzeczpospolitej i obojga narodów. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy datę i okoliczności zawarcia Unii Lubelskiej, poznamy postanowienie Unii Lubelskiej, poznamy narody zamieszkujące Rzeczpospolitą. Zaczynamy od przyczyn zawarcia Unii Lubelskiej. Od podpisania Unii w Krewie w 1385 roku Polskiej Litwę łączyła Unia Personalna, czyli osoba władcy wywodzącego się z dynastii Jagiellonów. Były to jednak osobne państwa, obowiązywały w nich odmienne prawa, a także panowały inne obyczaje. Na Litwie duże znaczenie miały Wielkie Rody Magnackie sprzeciwiały się one bliższym związkom z Polską w obawie o utratę swojej uprzywilejowanej pozycji. Średnia szlachta litewska natomiast popierała ideę ściślejszego połączenia obu krajów, licząc na poprawę własnej sytuacji i przyznanie takich samych przywilejów, jakie miała szlachta polska. Zwolennikami mocniejszego niż dotąd związania Polski i Litwy byli także polscy magnaci, liczyli oni na powiększenie swoich majątków o słabo zaludnione tereny na wschodzie. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za ścisłym związkiem Polski i Litwy były wojny z Moskwą. W pierwszej połowie XVI wieku wojska litewskie, bez wsparcia wojsk korony Królestwa Polskiego, nie miały szans przeciwstawić się rosnącemu w siłę Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu. Sprawa bliższego niż wcześniej połączenia Polski i Litwy nabrała szczególnego znaczenia pod koniec panowania Zygmunta II Augusta, który objął władzę w 1548 roku. Po śmierci Zygmunta starego król nie miał męskiego potomka, istniało więc duże ryzyko wygaśnięcia dynastii Agielonów, zasiadającej od dwóch wieków na polskim tronie. W razie bezpotomnej śmierci Zygmunta II Augusta zagrożony był Związek Polski i Litwy. Można też wspomnieć, że projekt ścisłego połączenia Polski i Litwy pojawił się już na przełomie XV i XVI wieku. W 1501 roku, po śmierci króla Jana Olbrachta, na polski tron powołano wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. Polska i Litwa zawiązały wówczas Unię Mielnicką, która łączyła je w jedno państwo. Po swojej koronacji Aleksander nie zatwierdził jednak warunków Unii i nigdy nie weszła ona w życie. Unia lubelska. W celu ściślejszego powiązania Polski i Litwy w 1569 roku zwołano do Lublina Sejm Walny. Obrady były burzliwe. Część litewskich magnatów sprzeciwiających się połączeniu obu państw opuściła Lublin, sądzili bowiem, że bez ich udziału Sejm nie będzie kontynuował obrad. Król jako dziedziczny władca Wielkiego Księstwa Litewskiego podjął wówczas decyzję o włączeniu do Polski podlegających Litwie ziem, Podlasia, Wołynia i Ukrainy, co też zmusiło litewskich magnatów do powrotu na obrady Sejmu. Ostatecznie 1 lipca 1569 roku podpisano w Lublinie uroczysty akt zwany dzisiaj Unią Lubelską. Od tego momentu Polska i Litwa zaczęły tworzyć jedno państwo. Wspólne były nie tylko władca, Sejm i Senat, lecz także polityka zagraniczna oraz moneta. Odrębne pozostały natomiast wojsko, skarb, sądy i urzędy. Z tego powodu związek ten, w przeciwieństwie do wcześniejszych Unii Personalnych, jest określany jako Unia Realna. Nowo utworzone państwo polsko-litewskie nosiło nazwę Rzeczpospolita obojga narodów Rzeczpospolita i jej mieszkańcy. W skład Rzeczpospolitej obojga narodów wchodziły jako oddzielne prowincje Królestwo Polskie, zwane również Koroną i Wielkie Księstwo Litewskie. Rzeczpospolita zajmowała powierzchnię blisko 800 tysięcy km2 i liczyła ponad 7 milionów mieszkańców. Była państwem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. Oprócz Polaków, którzy stanowili mniej więcej Połowę ludności kraju, na jego terenach mieszkali Rusini, czyli przodkowie dzisiejszych Białorusinów i Ukraińców, Litwini, Żydzi, Niemcy, Ormianie i Tatarzy. Grupy te mówiły różnymi językami, wyznawały odmienne religie i zachowywały własne obyczaje. Wymagało to od mieszkańców Rzeczpospolitej Obołów Narodów wzajemnego poszanowania i tolerancji, co przyczyniło się też do rozwoju kultury, która czerpała inspirację z tej wielokulturowości. Na załączonych mapach widzimy obszar Rzeczpospolitej obojga narodów w 1635 roku. Mamy widoczną Koronę Rzeczpospolitej, mamy też Wielkie Księstwo Litewskie oraz ziemie, które zostały utracone już po zawarciu Unii Lubelskiej. Po prawej stronie zaś mamy mapę, która przedstawia nam Rzeczpospolitą w rzucie na mapie Europy a więc Rzeczpospolita obojga narodów była państwem znacznie większym niż obecna Polska. Dziękuję za uwagę.